Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Apostołowie, zamknięci w wieczerniku, pełni strachu i niepewności, trwali jednomyślnie w modlitwie razem z niewiastami, również z Marią, Matką Jezusa, Jego braćmi. W tym miejscu mogli pomyśleć, co z nami będzie. Czy rzeczywiście zostanie zesłany na nas Duch Pocieszyciel, który nas usposobi do dawania świadectwa. A Duch, którego wyczekiwali, przenikał od środka każdego z nich, budził i podsycał w nich jedno pragnienie, dopasowywał ich wewnętrznie, przekształcał w jeden organizm, jedno ciało ożywiane od środka wyłącznie nim samym. Budował w nich jedność, która miała się objawić światu w dzień Pięćdziesiątnicy. To piękny obraz Kościoła, który jest jeden, powszechny, niepodzielony, gotowy, aby iść z misją do świata. Jedność jest owocem modlitwy, która jest słuchaniem, posłuszeństwem i poddaniem siebie przychodzącemu Duchowi. Jest miarą otwartości na Duch, na dar przychodzący z wysoka, który okazuje się ważniejszy niż wszystko, co nas dzieli, który z istniejących między nami różnic potrafi tworzyć jeden organizm. Dziś każdy z nas potrzebuje takiego wieczernika, gdzie w ciszy razem z siostrami i braćmi, w jedności na wspólnej modlitwie będzie czekał na powiew Ducha Świętego. Bardzo nam tego potrzeba, gdyż we współczesnym świecie, podobnie jak apostołowie, jesteśmy pełni lęku i niepewności. Boimy się czasem świadczyć o Chrystusie, czy to w rodzinie, czy wśród znajomych, czy przyjaciół. Boimy się, co oni powiedzą, boimy się odrzucenia. Boimy się wspólnie, my, siostry i bracia różnych kościołów chrześcijańskich, stawać do wspólnej modlitwy. Dlatego też tak bardzo potrzebna nam jest dziś modlitwa o dary Ducha Świętego. Potrzeba nam dziś wspólnej modlitwy całego Kościoła o dary Ducha Świętego. Szczególnie dzisiaj, w zamęcie różnych propozycji i niepokojów, Matka Jezusa niech będzie dla nas wzorem postawy całkowitego zaufania i zawierzenia Bogu oraz uległości na działanie w niej Ducha Świętego. To modlitwa sprawia, że drzwi naszych serc otwierają się na dar Ducha Świętego. Dlatego módlmy się, abyśmy mieli w sobie tę pewność, którą mieli apostołowie w wieczerniku, że Duch Święty jest wśród nas i nieustannie działa zarówno w każdym z nas z osobna, jak i w całym Kościele powszechnym. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Kościół. Umocnij Jego jedność, wzmacniaj w nas ducha modlitwy i otwieraj nasze serca na dary Twojego Ducha. Amen.